19 plus. Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. Córciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie? 19 plus. Witajcie, kochani. Dzisiaj zobaczycie, co dzieje się u nas nocą. Jest już bardzo późno, więc muszę być cicho, żeby nikogo nie obudzić. Zobaczcie. Zobaczcie, jak słodko śpi Lena. Lena śpi na plecach z rękami w górze, a to oznacza, że jest otwarta, szczęśliwa i ma zaufanie do świata. Cała Lena, prawda? Patrząc na śpiące osoby, możemy odgadnąć ich charakter. Zaraz wam zrobię lekcję poglądową. O rany, no to nieźle. Widzicie, jak oni śpią? Pozycja Rafała to pozycja żołnierza. Tak śpią osoby, które czują się stłamszone, bo wykonują czyjeś rozkazy. Podejrzewacie pewnie, kogo słucha Rafał? Tak jest. Rafał słucha oczywiście Kasi. Gdybym mnie nie znała, to i tak bym powiedziała, jaki ma charakter. Takie osoby są spięte i nie znoszą sprzeciwu. Cała Kasia, prawda? Kto tu jest? Wiesz co, pomyliłam pokoju, już znikam. Mela, czy ty nawet w nocy nie możesz nam dać spokoju? Mega spięta, co nie? Kochanie, a wy w jakich pozycjach zasypiacie? Wpisujcie w komentarzach, a powiem wam, jaki macie charakter. Dobranoc. Ala martwi się o Sebastiana, który nie wrócił do domu po wczorajszej awanturze z Oskarem. Nie chce, żeby chłopak domyślił się, że cały czas na niego czekała. O tej godzinie? No, wciągnęła mnie. A ty gdzie byłeś? Potańczyć musiałem, odreagować tą akcję z Oskarem. No i udało się? Trochę tak, ale i tak nie odpuszczę gnojowi. No, zresztą nieważne, dobra, idę pod prysznic. W porzu. Ej, Seba, wypadło ci coś! Seba, wypadło ci coś! Ala, nie słyszę cię, pogadamy jutro, okej? O, Mela, czy ty możesz mi powiedzieć, co robiłaś w nocy w naszym pokoju? Ja? Czasem ją notykuję i wiesz, włażę wtedy tam, gdzie nie trzeba. No, jak nie śpisz, to też ci się zdarza, prawda? Słodka jesteś. Zrobię ci herbaty? Nie, dziękuję, mam swoją. Czy następnym razem mogłabyś lunatykować w innym miejscu niż tam, gdzie śpi moje dziecko? No, ale przecież nic się nie stało. Obudziłaś mnie, mam lekki sen. No właśnie. Chciałam ci zaproponować, żebyś następnym razem spróbowała zasnąć na plecach z rękami w górze. A co ty do mnie mówisz? Śpiąc w odpowiedniej pozycji, możemy kształtować swój charakter. To tak jak z charakterem pisma. A odczep się ty od mojego charakteru, co? W ogóle, co ty zamierzasz zrobić z tą parówką? Przepraszam, nie wiedziałam, że to jest wasze. Ale powiedziałaś, że jest nie twoje, tyle ci powinno wystarczyć, tak? A co ty jesteś taka nerwowa? To wszystko przez to spali na brzuchu, mówię ci. Dobra, ja się poddaję, tylko następnym razem nie dotykaj naszych rzeczy. Ale akurat to nie było podpisane.
Jola, cześć. Hej. Słuchaj, musimy iść do Ali. Nie mogę się do niej dodzwonić, a chciała ze mną o czymś pogadać. Chodzi o sobę. Zobacz. I widzisz, co narobiłaś? Przez ciebie Ala jest załamana, bo Seba chyba kogoś poznał. Ale to przecież nie jest twoja wina. No nie jest twoja wina, a niby czyja. Przecież to ty powiedziałaś sobie, że Ala go nie kocha i dlatego on u niej zamieszkał. A teraz co? A teraz podrywa jakąś inną laskę i ona musi na to wszystko patrzeć. Ale ja naprawdę chciałam dobrze. No dobra, Mela, chciałaś dobrze. Ubieraj się i wychodzimy. Mela, no ale ruchy, proszę cię. Jola jest przekonana, że Melania źle zrobiła, kibicując Ali w próbie rozkochania Sebastiana. Cały czas obawia się, że chłopak nic do Ali nie czuje, a Ala robi sobie krzywdę, mając fałszywą nadzieję, że coś z tego jednak będzie. Wygląda na to, że tak. No dobra, to opowiadaj. Skąd wiesz, że Seba kogoś poznał? Znalazłam coś. Poczekaj, a masz coś do jedzenia? Mela... No co? Kaśka nie pozwoliła mi dojeść śniadania. Mam tylko chipsy. Chipsy na śniadanie? Nie mogę z tobą. No to mów. Seba był wieczorem na imprezie. Wrócił późno w nocy i... Nie znalazłam to. Pokaż. A czyj to numer? Nie wiem, wypadł mu z kieszeni. No, Ala, nie będę cię okłamywać, ale jak dla mnie to słabo to wygląda. Pytanie tylko, czy umówił się z nią, czy wziął tylko ten numer? Dziewczyny, nie nakręcajcie się tak, to jest zwykły numer, nawet nie wiadomo czyj. Mela, jak facet wraca do domu w środku nocy z numerem telefonu, no to jest chyba oczywiste, że to jest numer jakiejś dziewczyny. Ty zaraz widzisz wszystko w czarnych barwach. Zresztą ja zaraz to sprawdzę. Mela, ale co ty robisz? Ty chcesz tam zadzwonić? Czekaj, Lisa, ufaj mi. A, no i co zamierzasz powiedzieć? Halo? Halo, cześć. Dzień dobry, kto mówi? Iwona. A to jest twój numer? A, tak, my się znamy. A znasz Sebastiana Szumca? Nie wiem, ale mogę niekoniecznie kojarzyć. Poznaję codziennie wiele osób. Chodzi o pożyczkę? O co? Chce pani pożyczyć pieniądze? A nie. Aha, ja pracuję dla firmy pożyczkowej. Myślałem, że chodzi o kredyt. Ale nic dalej tak nie. A nie, to zwykłe nieporozumienie. Do widzenia. Ja! Ale mi ulżyło. No i widzisz, Jola? Seba nie poznał żadnej dziewczyny. Matko, ale jest ze mnie pani kara. Dobra, no to chyba wszystko jest spoko, no nie? To co, idziemy na kawę? Macie ochotę? Tak, na kawę. Chodźmy. Dobra, na to kawę. Ty jedz chipsy, a ja idę się przebrać. Związki jednak są skomplikowane. Zwłaszcza na początku, jak jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle coś z tego będzie, czy nie. Jolka mówi, że jak miłość długo się rozwija, to raczej to nie wróży nic dobrego. A ja myślę, że długie intro zapowiada długą piosenkę. A wy co sądzicie? No. Ala odzyskała wiarę w to, że uda jej się uwieść Sebastiana. Bardzo się stara, żeby ją pokochał. Seba tymczasem jest wdzięczny przyjaciółce za okazaną pomoc i chcąc się odwdzięczyć, postanowił pomóc mamie Ali posprzątać jej kawiarnię. Mamo, czemu Seba myje okno u nas? Sebastian sam się zaoferował. Pójdę zrobić wam kanapki. Może my pani pomożemy? Nie, dziękuję. Chodźcie, dziewczyny. Może herbatki się napijecie? Co ty tu robisz? Postanowiłem, że się odwdzięczę za to, co dla mnie robisz. Ja? No, miałem mega kiepskie dni, a ty mi mega pomogłaś, no. Teraz wiem, że mogę na ciebie liczyć. A poza tym, wiesz, nosi mnie po tej wczorajszej awanturze z Oskarem. No tak. Proszę. Dziękuję. I lubię, jak się tak uśmiechasz. Słyszałeś, co powiedział? Ja słyszałam. On ewidentnie na ciebie leci. Weźcie, ochłońcie obie, okej? Jolka, ale ja mam mu tyle w brzuchu i nogi jak z waty. Ala, uspokój się, błagam. Siadaj. Dobra. Ej, ale... No ale chyba zależy mu na mnie, no bo przecież nie myłby okien w knajpie mojej mamy. Mela. Moim zdaniem to oczywiste, że coś do ciebie czuje. Inaczej by się tak nie zachowywał.
Ala, a jak dla mnie, to albo zapytaj go wprost, o co mu chodzi, albo wywal go na zbity pysk. Rozumiesz? Serio mówię. No co ty, Jola, jak na zbity pysk? Zwariowałaś? Przecież on wariuje na jej punkcie. Gdyby wariował, to już dawno by się ze sobą przespali. A, bo ty zaraz wszystko sprowadzasz do spraw seksu, a między nimi sytuacja jest bardziej subtelna. No, no właśnie. Dobra, no to ty powiedz mi, co mam zrobić? Ja już powiedziałam. Zapytaj go otwarcie, o co mu chodzi. Dobra, a nie da się tak jakoś mniej otwarcie? Ala, no ty mnie załamujesz. Dobra, wiem. Mam pomysł. No, pomogę mu odzyskać pieniądze. Trochę się wyluzuje. No, on jest cały czas spięty. I nie w głowie mu miłości, no cały czas tylko myślę o tej Kasie. No dobra, to jest pomysł genialny, tylko jak chcesz to zrobić? Przecież wszyscy dobrze wiemy, że Madzia szaleje za tę kaskę w Londynie. No. I to całkiem nieźle, za 15 tysięcy. No. Ala, chodźcie. Dobra, ja idę po kanapki, a wy w tym czasie musicie mi pomóc wymyślić jakiś plan, okej? Kamil i Lucy wciąż ze sobą nie rozmawiają. Lucy stara się jak może unikać go na uczelni, ale on ma już dość tej sytuacji. No chyba nie mamy o czym. No daj spokój. Pogódźmy się już, no przecież tak naprawdę my nie mamy nawet o co się kłócić. Ja ostatnio trochę przegiąłem, ale ty też. Kamil, sorry, ale nie mam nastroju na słuchanie twojej linii obrony, także odpuść sobie. Ale ty jesteś taka złośliwa. Ty się tak zachowujesz, bo chcesz na siebie zwrócić moją uwagę, prawda? Co? No... To nie jest rodzaj podrywu, który może na mnie zadziałać. Kamil, ale ja się nie podrywam. Przyszłam tutaj, bo chcę przypisać się do innej grupy tylko po to, żeby cię nie oglądać. Tylko, że... Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wiadomość w sprawie twojej sąsiadki. Mhm. Dzwoniłem do kolegi prawnika, który zajmuje się eksmisjami. No, ale pewnie Kamil wszystko już przekazał. Właśnie nie zdążyłem. No cóż, Kamil nie interesuje się losem biednych ludzi, którzy zostali wyrzuceni na bruk. Ty mi nawet nie dałaś dojść do słowa przecież. Wie pan co, moglibyśmy o tym porozmawiać troszeczkę później, bo troszkę się spieszę. No, oczywiście. Dziękuję, jestem panu naprawdę bardzo wdzięczna. Do widzenia. Do widzenia. Co? Pokłóciliście się? Nie, nie. Kamil, to jest bardzo ładna i zdolna dziewczyna. Mam nadzieję, że też jesteś dla niej miły. No, jak ci się tak podoba, to się z nią umów. No i po co te złośliwości? Słuchaj, my z mamą na początku też się kłóciliśmy. Jak to... Co ty chcesz przez to powiedzieć wy z mamą? Żebyś tego nie zmarnował. Lucyna to jest bardzo dobra dziewczyna dla ciebie. Chodź ze mną. Patrzcie, każda fotka polajkowana przez Majka. Myślicie, że to jej chłopak? Ala jest przekonana, że pomagając Sebastianowi sprawi, że chłopak się w niej zakocha. Teraz postanowiła pójść o krok dalej i odzyskać pieniądze, które zarobił na szkołę tańca. Oszczędności ukradła mu koleżanka Ali, Magda, która teraz szaleje, przepuszczając wszystko na zakupach w Londynie u nowego chłopaka. Spotka z Madzią. O, ja pierdzielę, faktycznie. Zobacz. Ty patrz. Oh, I will miss you, baby. Zobaczcie, jest to zdjęcie. Ej, to znaczy, że Magda jest w Polsce? No mają wspólne selfie na lotnisku, więc chyba tak. No, ona nie chciała się afiszować z tym, że wraca, tylko nie przemyślała tego, że jej nowy facet to zrobi. Czy wiecie, co się stanie, jeśli uda mi się odzyskać kasy Seby? On oszaleje z wdzięczności. I co? Ciekawe, co zrobi. Wiem. Może umyje ci wannę w mieszkaniu. Ala, błagam cię, zrozum to, że on na ciebie nie leci. A ty jesteś moją przyjaciółką i powinnaś mnie wspierać. No to wspieram cię, mówię ci prawdę. Magda wróciła z Londynu. Musimy dorwać tę ścirę. No dobra, dobra, ja już się nic nie odzywam. No jaki macie plan? Zaraz napiszę do wszystkich i się naradzimy wspólnie, okej? No okej. Zostawiłeś dokumenty. W domu, na stole. O, dzięki. To rozczochrana do ciebie macha. Lena, to mój tata. Dzień dobry, miło mi. Tato, to moja dziewczyna Lena. Dzień dobry. Widzimy się w domu, Kamil. Powiało chłodem. No tak, w końcu to prawnik. Trzyma serce w zamrażarce. Myślisz, że jako przyszły kardiolog dam radę coś z tym zrobić? No ba, ty masz sposób na wszystko. Wystarczy, że się uśmiechniesz. Tak myślisz? Nie był za bardzo zachwycony. No tak, miewa problemy z nawiązywaniem znajomości, ale musisz dać mu szansę. Na pewno jakoś się zaprzyjaźnicie.
Super. To wiesz co, wykreś mnie ode mnie i wpisz mnie do tej drugiej grupy. Zrobione. Super. Wiesz co, jeszcze prawo administracyjne. Ja zaczynam zajęcia o... Znaczy mam w środę. Dobra, to poszukam jakiejś innej grupy. Okej, okay, super. Logika, prawo cywilne, historia prawa. Znowu logika. Ej, wiesz co, Kacper? W zasadzie to darujmy sobie to, bo ja już muszę iść. Czemu? Magda, o! No, Magda wróciła. Będzie wesoło, zostań. Lucy za wszelką cenę dobra, chce się trzymać z daleka od Kamila. Zwłaszcza, że w mieszkaniu chłopaków na pewno pojawi się z Leną, a widok ich obojga razem boli ją bardziej niż fakt, że Kamil okazał się gburem. Cześć. Cześć. O, Lucy, jak dobrze, że jesteś zimno. Cześć. Spokojnie, nic się nie mordzi, już wychodzę. A ty co? Możesz mnie przepuścić? Zostaw ją, niech idzie. No nic, wychodzę. Ale Lucy, cześć. No, zostań. No nie, no nie mogę, sorry. Wiem, że pokłóciliście się z Kamilem, ale to chodzi o Sebastiana i jego kasę. Ej, Mela, naprawdę nie mogę, dać sobie radę. Cześć. Pa. Kacper, a jest jakieś zaopatrzenie, czy tak będziemy ustalać na głodniaka? No bez jaj. Nie dość, że w ostatniej chwili się dowiedziałem o tym wszystkim, to jeszcze mam ci catering załatwić. To zobaczę, co masz w lodówce. Jakby się jej nie znał. Najmniej z nim nie mieszkasz, wiesz, co tam jest w domu się dzieje? No pewnie wszystkim wszystko wyżera. Siema, Staszek. I co, są już wszyscy? Nie ma jeszcze Sebastiana. No i Oskara. Akurat bardzo dobrze, że go nie ma. No ale dobra, to co, tak czy inaczej możemy zaczynać? Tak. No. Okej, okay, jak wszyscy wiemy, Magda wróciła z Londynu, tak? Mhm. I teraz naszym zadaniem jest odzyskać pieniądze Sebastiana. Tak no, jest. No, tylko że Magda już dawno wydała tą kasę. Akurat to jej problem. No tak, co? Dokładnie, to jej problem. Dlatego teraz ona to odpracuje albo weźmie kasę od matki. Ale jak ją do tego zmusisz? No, szkoda, że Lucy nie ma. Ona zna się na tych wszystkich kluczkach prawnych, jak udowodnić winę złodziejowi i tak no. dalej. Ale mamy za to Kamila i Kamil też się na tym zna, prawda? Tak. No, może nie powinienem tego mówić, ale legalnie się tego nie da załatwić. No ale dlaczego? Ja spróbuj. Domniemanie niewinności. Nie mamy dowodów. Mm-hmm. Czyli w takim tak. razie musimy wydusić z niej prawdę. No tak. No. I nagrać. Mm-hmm. I nagrać, ale wiecie co? Chyba mam pomysł. No, dawaj. Musimy wszyscy iść do niej do domu i w momencie, kiedy będzie przy matce, powie nam całą prawdę. Tak jest. To jest genialne. Tak. Tak teraz? No, tak, tak, najlepiej zaskoczenie. No. O, Sebuś. Sieba, siema. Co to za narada? Magda wróciła z Londynu i Ala zorganizowała dla ciebie akcję odzyskania twoich pieniędzy. No. Serio? No tak, właśnie rozkminiamy, jak to zrobić. No. Ludzie, poważnie? Kurczę, ale mnie zaskoczyliście, no. Powiedz jak bardzo. No, że oczywiście blok musi być. Przyjaciele dali mi teraz wielki dowód wsparcia. Kocham was, no. Dzięki, że jesteście. No śliczne. Ale ile to musiało kosztować? Tymczasem Magda, która właśnie wróciła z Londynu, nie ma żadnych wyrzutów sumienia, że okradła Sebastiana. Zrobiła największe zakupy w życiu i bawiła się, wydając przez weekend prawie całe 15 tysięcy, które zabrała sobie. No nie do końca jestem przekonana, że to jest takie dobre, wiesz, no. Znasz tego chłopaka zaledwie od kilku tygodni i poznałaś go przez internet, bierzesz od niego pieniądze? Mamo, czasy się zmieniły, teraz tak się robi. To całkiem normalne. Nie do końca jestem przekonana, że to jest dobre. Kto tam? Nie wiem, otworzę. A wiesz co, to świadkowie Jehowy. Lepiej nie otwierajmy drzwi. Świadkowie Jehowy? Co ty mówisz? Nadziu, przecież to są twoi znajomi. Nie chcesz ich wpuścić? Nie chcesz się przed nimi pochwalić swoimi nowymi rzeczami? Źle się czuję. Wolałabym się iść położyć. Powiedz im, że śpię. Może nikogo nie ma. No zadzwoń no, jeszcze raz. Słyszałam, jak chodzi pod drzwiami. No dzwoń, dzwoń. No do, zadzwoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale Nadia przed chwileczką się położyła po podróży.
To niech jej pani powie, żeby tu przyszła. Ale mówię, że przed momentem się położyła. No to niech wstanie, bo inaczej wszyscy sąsiedzi się dowiedzą. Tak, a niby czego? A tego, że Magda mnie okradła i chce moje 15 tysięcy z powrotem. Ale jakim prawem wyzywasz moją córkę od złodziejek? Co ty sobie wyobrażasz? Jak mi pani nie wierzy, to niech się jej pani zapyta. No proszę się zastanowić, skąd wzięła tyle pieniędzy na wyjazd do Anglii? Wiesz co, Ala, a tobie to się dziwię, że mówisz takie rzeczy. Przecież jesteś przyjaciółką Madzi. Przyjaciół. Teraz już nie po tym, co zrobiła. Właśnie. Moja córka nie jest złodziejką, nie pozwolę sobie na to, żebyście ją wyzywali. Do widzenia! Właśnie jest złodziejką! Złodziejka! Seba, uspokój się, chodź lepiej. Policja zaraz jeszcze przyjedzie. Ale numer. Magda nawet do nas nie wyszła. A co jeśli Seba nigdy nie odzyska swojej kasy? O nie, nie ma mowy. Jeszcze tu wrócimy. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że to się dzieje. Seba, poczekaj. Mogłeś chociaż wziąć te 500. Pieprzę ich jałmużnę, rozumiesz? Na co mi te pieprzone 500? Za to mam założyć szkołę tańca? Po prostu nie możesz odpuszczać tak tej kasy, rozumiesz? A co ja mogę teraz zrobić? Nie wiem, może chodźmy na policję. No, wiem, że nie lubisz takich rozwiązań, ale tutaj nie ma innego wyjścia. No i co niby zrobi policja? Mogą tylko zamknąć Magdę i co z tego? Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus.